Rozpocznij nagrywanie. OK. To tak, mamy model kuchni i model, no, salon jest pusty, ale kuchnię tutaj mamy. Czy generalnie na tym parterze już coś się tutaj zaczęło. I pozycje, jak widzicie Państwo, pozycje tych lamp, tych spotów na suficie obniżonym, one tutaj jakby kończą się nam, no, przy suficie właściwie. I poniżej nie ma już nic, więc jeżeli zrobimy przekrój, jeżeli sobie zrobimy przekrój, powiedzmy uaktywnię ten przekrój, na przykład ten, albo wezmę ten przekrój z kuchni i z niego przerobię, czyli ta kuchnia, kominek, albo nie, na kuchni nie mam jeszcze, dobra, czyli zrobię nowy przekrój po prostu, albo użyję tego, którego tutaj mamy, czyli nieco wyżej, podwójne kliknięcie uaktywnia dany przekrój, podwójny klik, o, i teraz mam tutaj, kroję się przez tą część i teraz nie widać pozycji lamp, jak widzicie. Czyli teraz zrobimy sobie widok od góry w ustawieniach w aksonometrii. Ustawimy sobie taki widok na cały parter. Albo nawet... Nie, dobra, wystarczy nam bez tarasów. Ustawimy sobie to tutaj, w ten sposób. I teraz tak. W stylach wyświetlania włączymy sobie ten styl wyświetlania na razie liniowy. Wysęg techniczny linie. Dobra. I teraz tworzę taką scenę, to będzie po prostu rzut funkcjonalny. I teraz tak, żeby te pozycje lamp odwzorować, trzeba sobie po prostu najpierw przełączyć scenę, na przykład na tą edycję parter właśnie. I teraz te lampy, one, tu znowu jest jakby uwaga, że lampy powinny być komponentami. Bo jeżeli lampa jest komponentem, no to wtedy robicie ten manewr tylko na jednej, a na wszystkich pozostałych się to zrobi automatycznie. I teraz biorę narzędzie linia, rysuję w dół kreskę narzędziem linia. Mam 267 wysokości od tego, od góry LEDa do posadzki. To dam na przykład 260, Enter. No i teraz mogę zrobić delikatny krzyżyk, żeby po prostu ta pozycja lampy była odwzorowana razy 3 narzędziem obrotu. Teraz mam coś takiego i teraz jeszcze mogę wprowadzić takie, powiedzmy, właśnie koło, czyli stworzy mi się w ten sposób symbol. Biorę narzędzie koła, literę C, strzałka w górę, no i wyciągam, powiedzmy, gdzieś o tyle. I teraz ten krzyżyk, on nam ułatwi w layoutcie wymiarowanie do środka lampy. Natomiast cała reszta, jak widzicie, ona się nam tutaj rzutuje. Jeszcze pan Przemek. Dobra. Ona się nam tutaj rzutuje i teraz cały myk polega na tym, żeby sobie odpowiednio pogrupować te elementy. No bo tutaj ta lampa, schowałem resztę komponentów, żeby nie było takiego chaosu. Ta lampa, ona jest też potrzebna do wizualizacji i do widoków ścian i tak dalej. Znaczy się, potrzebujemy po prostu inne widoki, więc ta lampa będzie nam przeszkadzała w tych widokach ścian chociażby, razem z tym zrzutowaniem. Czyli to po prostu grupuję, idę do panelu tagi i robię sobie taga, robię sobie warstwę oświetlenie 2D symbol. I wdaję to na kolor niebieski, bo za chwilę te kolory również sobie pobierzemy z warstw. Skomponuję taki styl, który będzie to brał pod uwagę. No i mam ten element zaznaczony, daję z niej oznakowanego na oświetlenie 2D symbol. Natomiast tą część mogę dać na oświetlenie 3D model. Czyli robię warstwę, oświetlenie 3D model. I ona, ja ją zazwyczaj daję na zieloną, żeby jakoś to się tam odróżniało. I całą tą lampę wrzucam na oświetlenie 3D model. I teraz mam dzięki temu nad tym kontrolę. Jeżeli sobie wyłączę 2D symbol, no to ona się staje niewidoczna. 3D model, to ta część się staje niewidoczna. I ta sama historia, o, tutaj jest taki problem, że to nam weszło pod podłogę, czyli trzeba by de facto trochę dźwignąć, bo tu mamy obniżony sufit, więc te lampy, z racji tego, że one są komponentami, one wszystkie się zrobiły w taki sam sposób. Czyli to po prostu sobie trochę dźwignę, powiedzmy na 0,95. O, i teraz one wszystkie zostaną, będą widoczne na rzutowaniu. Czyli teraz jak wrócę do tej sceny, którą utworzyłem na początku, czyli rzut funkcjonalny, to już widzicie, te pozycje lamp się nam tutaj pojawiły. I teraz tak, żeby
stworzyć w layoutie rysunek, który będzie pokazywał nam lampy w innym kolorze, a powiedzmy rzut funkcjonalny w innym kolorze, to się robi tak, że nakładamy te rysunki na siebie. Czyli potrzebujemy dwie sceny. Jedną scenę z samymi lampami, na przykład ścianami, a drugą scenę z właśnie całym rzutem funkcjonalnym. Czyli wchodzę do panelu sceny i tworzę sobie kolejną scenę. To będzie rzut oświetlenia. I teraz w tagach wyłączam sobie tutaj 00 podłogę. Wyłączam sobie, najlepiej by było również fundament wprowadzić na osobną warstwę, bo widzicie, tutaj mam te fundamenty i one będą widoczne na rysunku, czyli w zasadzie niegłupim pomysłem będzie to w tym przypadku, jak mamy oczywiście fundament, bo często jest tak, że jakby nie modelujemy całościowo tego budynku, ale ja sobie to zrobię, 00 fundament, bo na tym no, jakby modelowałem to w całości ten projekt, więc niech tak będzie. I teraz na tej scenie rzut oświetlenie, wyłączam 00 podłogę, rzut fundament, 00 fundament i daję sobie aktualizuj scenę. Już mam bardziej wyczyszczone i teraz zmienię sobie w panelu style sposób wyświetlania. Czyli tak, mamy tutaj te kilka styli wyświetlania i teraz dodam nowy styl z tego stylu, rysunek techniczny linie i nazwę go sobie instalacja elektryczna, kolor na warstwie. OK. I teraz tutaj w edycji tego stylu, w pierwszym sześcianie dam sobie profile, znaczy kolor według materiału, to jest raz, a wyświetlanie według kolor według tagów. O, już mi się to wyświetla lepiej, tak jakbym to chciał. Natomiast tutaj jeszcze w drugim sześcianie dam sobie wyświetlanie w trybie ukrytych linii. I jeszcze, dobra, profile są. OK. I teraz każda warstwa, każdy tag ma swój własny kolor. I jak widzicie, tutaj kuchnia, na przykład meble, kuchnia, fronty, linie pomocnicze, symbole, to te wszystkie warstwy powyłączam i one mi znikają. Meble, sprzęty. Tutaj muszę to jeszcze wrzucić na osobną warstwę, zaraz to zrobię. Czyli okna. Tak, okna zostawimy. Okna można dać oczywiście na czarno. Te kolory, które chcemy, żeby faktycznie na rysunku były ciemne, to trzeba je wziąć pod uwagę i po prostu pozmieniać te kolory. 2D symbole drzwi tak samo zostawię na ciemno. Tak, zero parter, OK. I teraz tak, okna main, OK. Rzut opisy mogą być wyłączone. I teraz aktualizuję tę scenę, rzut oświetlenie. I teraz zobaczcie, od spodu faktycznie mam to jako widoczne, czyli jak sobie nałożę teraz rysunek, ten rzut oświetlenia na ten rzut funkcjonalny, to dzięki temu jakby stworzę taką naklejkę. I teraz tak, na tej scenie rzut funkcjonalny jeszcze muszę wyłączyć te oświetlenie, żeby mi się to nie powielało. Dobra, a tutaj muszę stworzyć jeszcze uporządkować tę warstwę na tej konkretnej scenie, na rzut oświetlenie, czyli wykorzystam sobie jeszcze tę edycję parter i po prostu przerzucę to na warstwę, bo tego nie mam przerzuconego jeszcze, czyli po prostu cały ten element, zabudowę kuchenną, przerzucę sobie to na warstwę odpowiednią, czyli w tym przypadku na, już mam tą warstwę, meble, nie, właściwie meble, kuchnia. Tak sobie to nazwę, no i przerzucę te wszystkie rzeczy, czyli tylko bez pozycji lamp i bez sufitów, całą resztę i w sumie bez tej zabudowy tutaj, bez tej futryny, a całą resztę przerzucam na oświetlenie main. Boże, na meble kuchnia. OK, na meble kuchnia i teraz mogę to skontrolować, widoczność tego obiektu. Już przełączę tutaj. Rzut funkcjonalny, tutaj kuchnia jest widoczna, tutaj ją sobie wyłączam, rzut oświetlenie na tagach, meble, kuchnia, gaszę i już te pozycje lamp mi się tutaj ujawniają dzięki temu. Rzut oświetlenie, aktualizuj. Jeszcze tylko kominek, aczkolwiek kominek raczej nam nie będzie przeszkadzał, chociaż nie jest głupim pomysłem też go wrzucić na warstwę, po prostu meble, kominek. Czyli jakby całość się rozbija o to, czy mamy porządnie jakby tą hierarchię warstw przygotowaną.
Dobra, meble kominek, bo mamy to na rzucie funkcjonalnym, więc to nie będzie nam kolidowało. OK, czyli pozycję lamp byśmy mieli. Teraz sobie to przerzucimy do layouta. Czyli zapisuję, wyślij do layout. Zakładając oczywiście, że mamy plik layoutowy już przygotowany wcześniej. Tutaj chyba coś mieliśmy, ale to było pod kątem kominka. Więc zakładając, że mamy wcześniej taki rysunek przygotowany, no to oczywiście aktualizujemy tylko istniejący rysunek. Natomiast w tym wypadku trzeba by to zrobić na nowo, bo tam był, nawet jeżeli miałem ten rysunek, to on dotyczył kominka. To było chyba w innej grupie robione. Czy na zaocznych, tak mi się wydaje. I teraz tak, jak mamy tutaj w layoutie wczytany rysunek, no to w pliku zapisujemy od razu po prostu ten plik roboczy, dlatego że no jeszcze nie jest to nigdzie zapisane. On to wprawdzie wrzucił do layouta, ale najpierw to właśnie trzeba zapisać. Czyli grupa pierwsza, layout, i nazwę sobie to A3, rzut, może dom, rzut funkcjonalny, albo rysunki techniczne po prostu. Layout. Zawsze uwzględniam w nazwie ten format papieru, dlatego że nie da się tego, nie otwierając pliku, nie da się tego sprawdzić. Można sprawdzić, jaki mamy format w ustawieniach dokumentu, plik ustawienia dokumentu i tutaj papier. O, i przy okazji od razu włączę marginesy, jakość dam na wysoką, linię marginesów włączę i ja zazwyczaj daję 4 mm z każdej strony. I dobra, i teraz tak, w panelu model SketchUp, jak zaznaczę sobie ten rysunek, to od razu ustalam grubości linii i scenę. Czyli przełączam sobie scenę na razie na rzut funkcjonalny, ona mi się przełączy, dobra. I teraz zrobię sobie kopię i popatrzcie tutaj, w panelu tagi, to jest od wersji 2020 bodajże layouta, w panelu tagi mamy kontrolę nad wszystkimi tymi warstwami ze SketchUpa. Czyli jeżeli macie uporządkowane warstwy SketchUpowe, to tutaj od razu możecie sobie również to włączać, wyłączać. W wersji 2021 layouta oni tu dołożyli jeszcze funkcję, że można zmieniać kolor linii i rodzaj linii. Czyli możecie sobie niezależnie po prostu na tym rysunku, no dowolnie po prostu to zmieniać. To też się może bardzo przydać. I teraz tak, zmieniam sobie tryb wyświetlania, znaczy grubość linii, 0,35 tam na przykład, na grubości linii. Czyli muszę mieć zaznaczony rysunek, jak potem chcę zmienić masowo grubość linii, no to właśnie tutaj, skala linii. I zostawiam tryb rastrowy na razie, widok od góry, aktualna skala 1:44, no to aktualną skalę damy, może zmieścimy się jako 1:50. On nam to przeliczy. OK, no i powinno być w porządku. Teraz tak, kadruję to, co, no pokazuję to, co potrzebuję tutaj. Czyli w tym wypadku, no chyba żebyśmy od razu też chcieli oświetlenie pokazać zewnętrzne, może się nam nawet zmieści cały rysunek. Możemy to w sumie zrobić. Czyli przyciąganie do obiektu pod prawym przyciskiem wyłączę. Tak. Tu z lewej strony. O, i Wam przy okazji pokażę, jak sobie potem aktualizować taki rysunek o dodatkowe pozycje lamp. Jak już prowadzicie dodatkowe pozycje lamp, to żeby potem po prostu już się nie użerać z tym, nie kombinować, tylko robimy to na SketchUpie, potem aktualizujemy rysunek i te lampy się nam wszystkie pojawią w dodatkowych pozycjach. To wykorzystamy te duże pomieszczenia, żeby to zrobić. Chociażby w garażu, no i w kotłowni. Dobra, i teraz tak. Na linii, czyli to jest wyśrodkowanie, poziomo i pionowo. Dobra. Ewentualnie troszkę jeszcze tego tarasu pokażę. OK. I teraz poziomo, na linii, pionowo znaczy się, pionowo na stronie. OK, i tutaj mam ten podkład. To jest nasz podkład. I teraz w panelu strony nazwę sobie to rzut oświetlenie. Bo to będzie faktycznie oświetlenie i zrobię sobie duplikację tej strony i nazwę to rzut funkcja. I to będzie ten czysty, natomiast tutaj będzie oświetlenie i elektryka ewentualnie. I teraz tak, w panelu warstwy
tą warstwę domyślną, default, nazwę sobie to rysunek SketchUp. Jeszcze raz SketchUp. Dobra, tą warstwę on every page, warstwę dzieloną, ją zazwyczaj wyłączam. Nie potrzebuję tego, czyli tutaj podwójnym kliknięciem nazwę ją sobie tabela. No i tutaj potem opisy. Opisy muszą być nad rysunkiem. Powinny być. No i wymiarowanie. I wymiarowanie pod opisami, rysunek i tak dalej. I teraz tak. Zaznaczam ten rysunek i trzymając Ctrl przesuwam go na prawo, robię sobie kopię. Jeżeli mamy to białe tło widoczne w tym wypadku, to trzeba się upewnić, że w panelu Model SketchUp w stylach mamy wyłączone tło. Tło jest wyłączone, czyli tutaj wychodzi na to, że mam w tagach tą 00 płaszczyznę, tą płaszczyznę początkową. Muszę sprawdzić na modelu, co my tu mamy. Czyli tak, prawdopodobnie na warstwie jej nie mam ustawionej, czyli edycja 0 parter. Tak, mam tutaj ten element i on jest niewrzucony na żadną warstwę. To jest ta, powiedzmy, powierzchnia gruntu. Więc sobie to wrzucę po prostu jako 0,0 płaszczyzna i mogę dzięki temu to kontrolować w razie potrzeby, bo mogę to włączyć, wyłączyć. I potem aktualizacja. Zapisuję Ctrl-S i aktualizuję rysunek layoutowy. Czyli aktualizuj model. I to mi będzie potrzebne, żeby to wyłączyć na warstwie rysunku z elektryką. Czyli aktualizujemy model, pod prawym przyciskiem aktualizuj model. On nam to teraz wczytuje. Dobra, jak wczytał, to ta warstwa się powinna nam tu pojawić w tagach. I mam 00 płaszczyzna. No i mogę ją po prostu zgasić. 00 płaszczyznę. Tak, i już mam nad tym kontroli więcej. Czyli teraz prawym przyciskiem sceny i rzut oświetlenie. Tą scenę sobie przełączam. Tą 00 płaszczyzna się pewnie tu znowu pojawi. Chociaż niekoniecznie. Dobra. OK i tak. Jeżeli się coś takiego nam zrobiło, to zobaczcie. Teraz cały czas fundament mam widoczny, podłogę mam widoczną. I to oznacza, że zaingerowałem po prostu w tagi tutaj i trzeba zrestartować okno podglądu. Zresetować. Bo w momencie, jak sobie ręcznie przełączymy, włączymy, wyłączymy jakiegoś taga, to wtedy on już nie bierze pod uwagę tego, co mieliśmy zapisane w SketchUpie, tylko on jakby daje nam możliwość tutaj ręcznej ingerencji, czyli możemy sobie wyłączać na warstwie, daną warstwę na rysunku, meble, kuchnia, zobaczcie, kuchnia się nam zgasi, meble, kominek, z tym, że teraz trzeba by to zrobić ręcznie, czyli jak dam resetuj w oknie podglądu, to on to powinien zrobić automatycznie. OK, teraz to mamy zrobione i trzeba już ręcznie wyłączyć tylko tą płaszczyznę, 00 płaszczyznę, bo ona nie była zmieniona na SketchUpie. OK, no i mam taki rysunek. I teraz ten konkretny rysunek trzeba by, bo widzicie, jest straszna pikseloza. Nie widać tych pozycji lamp za bardzo. Ale w momencie, jak przełączymy sobie tryb na z rastrowego na wektorowy, to te pozycje lamp powinny wyglądać lepiej. I cały rysunek powinien wyglądać w ogóle również bardziej czytelnie. Tutaj tylko listew przypodłogowych również nie mam. Tutaj kolejna uwaga odnośnie tej fioletowej linii tutaj. Bo to są listwy przypodłogowe. Zobaczcie, tutaj mamy te listwy i one nam będą przeszkadzały w wymiarowaniu ścian. Bo po prostu to jest kolejny element przy ścianie, a niekoniecznie chcemy, żeby to było widoczne. Czyli wystarczy zrobić sobie warstwę listwy przypodłogowe i przełączyć to na warstwę. No i teraz mamy nad tym kontrolę, czyli mogę sobie tutaj tą scenę w panelu sceny rzut oświetlenie. Mogę to wyłączyć, czyli listwy przypodłogowe gaszę i aktualizuję scenę rzut oświetlenie. Tak samo rzut funkcjonalny, gaszę i już mi zniknęły te dodatkowe linie. To są takie niuanse, no ale jednak ma to znaczenie potem na etapie wymiarowania modelu. Czyli zapisuję Ctrl-S, i wracam na layouta. I teraz jak sobie zaktualizuję rysunek, czyli aktualizacja rysunku odbywa się tutaj. Plik ustawienia dokumentu albo właśnie pod prawym przyciskiem. Teraz pokażę tu pod ustawienia dokumentu. Tutaj mamy odwołania i my tutaj mamy status nieaktualny. Czyli ten status nieaktualny po prostu trzeba zaktualizować. I on nam to teraz tutaj zrobi. Status stanie się aktualny.
i powinien nam to tutaj zaktualizować. OK. I zobaczcie, mamy już czyste kreski, czyli mamy łatwość wymiarowania tych ścian, czyli od pozycji lamp do ścian, to będzie tutaj proste. I teraz tak, ten element, mam zaznaczony ten rysunek i tutaj mam celownik. I teraz tym celownikiem potrzebuję włączyć sobie przyciąganie do obiektu z powrotem i tym celownikiem niebieskim łapię w którymś pewnym miejscu, czyli na przykład no pewne miejsce to będzie na pewno to miejsce na murku. Tutaj dociągam. Tak. I teraz mogę sobie złapać za rysunek i dociągnąć na ten drugi rysunek. Czyli murkiem do murka. Zawsze szukamy jakiegoś punktu stycznego, żeby one się nam faktycznie ładnie zetknęły. I teraz mamy właśnie to, o czym mówiłem, czyli pozycje lamp są widoczne i pozycje mebli są widoczne, dlatego że tutaj jak sobie zrobimy warstwę kolejną, będzie rysunek oświetlenie i ten model, znaczy ten rysunek, jak nie wiemy co kliknęliśmy, to trzeba się upewnić w panelu model SketchUp, otworzyć go sobie i jest rzut oświetlenia. Jak kliknąłem, rzut oświetlenie i ten rysunek przełączam na warstwę rysunek oświetlenie. Czyli mam skrót klawiszowy na przerzucanie warstwy zaznaczonego elementu, warstwę, jest. Edycja przenieść na bieżącą warstwę. Mam to na literze W. Przydaje się ten skrót, dlatego że jak mamy zaznaczenie, zobaczcie, kwadracik niebieski jest na warstwie rysunek SketchUp, czyli jak dam sobie literę W, on mi przerzuci to na rysunek oświetlenie. Czyli zaznaczony rysunek, zaznaczony element przełączył mi na warstwę z ołówkiem. I w tym momencie jak wyłączę rysunek oświetlenie, to mi się gasi, a jak wyłączę rysunek SketchUp, no to gasi mi się podkład. Czyli ten rysunek SketchUp to jest po prostu właśnie ten podkład w tym wypadku. I tak, czyli to byśmy mieli, oświetlenie. I teraz przesłona. Czyli przesłona, ona nam daje możliwość, żeby po prostu nie pokazywać tak mocno tego rysunku rzutu funkcjonalnego, bo jakbyśmy tu mieli meble i tak dalej, no to robi się trochę chaotyczna sytuacja, kiedy nie widać do końca lamp, natomiast widać mocno meble. I to nie ułatwia, no nie ułatwia to po prostu roboty. Więc żeby sobie robotę ułatwić, w kolejną warstwę dodaję, robię sobie warstwę rysunek przesłona i jako ta warstwa rysunek przesłona po prostu wprowadzam sobie prostokąt i tym prostokątem będę mógł manipulować jak dużo będzie widocznej tej warstwy po prostu rzutu funkcjonalnego. Czyli tworzymy po prostu trzy obiekty. Rzut funkcjonalny, czyli ten podkład, potem rysunek oświetlenie i pomiędzy nimi wprowadzamy tą przesłonę. I tak samo jest w przypadku elektryki, bo ja zazwyczaj to rozdzielam na oświetlenie, czyli na lampy i na gniazda i łączniki, czyli no, gniazda i łączniki właśnie tą warstwę. I teraz tak, robię sobie element, normalnie narzędziem prostokąta, w panelu kształt rozwijam i wypełnienie zostawiam, natomiast linię wyłączam i wypełnienie daję sobie na powiedzmy, nie wiem, 50 parę procent. I on teraz jest półprzezroczysty i jak go teraz wprowadzę, mam go na warstwie rysunek przesłona, wprowadzę go pod rysunek, wyłączę przyciąganie do obiektu, żeby tak nie było tych skoków i zobaczcie, co się dzieje. Po prostu zasłaniam to, co jest pod spodem. Robię taką naklejkę. I ta naklejka, ona nam tutaj zapewni lepszą czytelność rysunku. Po prostu. Tak. Dobra. Jeszcze trochę przesłonię tutaj. OK. No i dzięki temu teraz mam nad tym kontrolę. Czyli jakbym chciał w panelu kształt zmienić to jeszcze, to jak kliknę na kształt, na wypełnienie kolorem, no to mogę sobie kontrolować, zobaczcie, widoczność tego. I no jeszcze nie spotkałem się z elektrykiem, który by narzekał na takie rysunki, bo no jest to jednak naprawdę wygoda, żeby zobaczyć, gdzie on co ma i gdzie jest jaki element po prostu rzutu funkcjonalnego, funkcji pomieszczenia. Tutaj jeszcze jest kwestia związana z sufitem, bo na tym
W tym konkretnym przypadku mamy obniżony sufit. Tutaj pokażę. Edycja parter. I tak. Tu mamy ten sufit obniżony. Nie wiem, czy tu jeszcze coś mamy obniżone. Zobaczmy. Nie, tutaj nie. Tutaj jest tylko ta listwa sufitowa. Czyli tu. Jak teraz zrzutować tą pozycję sufitu, żeby można to było faktycznie również odwzorować w łatwy sposób. Wchodzimy po prostu do grupy sufitu. Zaznaczam ten obwód, bo właściwie tutaj tylko chodzi o ten obwód. Ctrl-C kopiuję. Ctrl-C. Wychodzę z grupy. Wychodzę jeszcze dalej i jeszcze dalej. I dajesz sobie Shift-V. Wklejam w miejscu i rzutuję to blisko podłogi również. Tutaj. I teraz, jak mam ten element, mogę go zgrupować i robię sobie warstwę, linie pomocnicze, rzut, sufit. I jak mam tą warstwę, linie pomocnicze, rzut, sufit, dam sobie ją na przykład na jakiś taki mocniejszy zielony kolor i warstwę zmieniam na przerywaną linię. I teraz ten element po prostu wrzucam z nieoznakowanego na linię pomocnicze rzut sufit i ona mi się już będzie wyświetlała tutaj jako linia przerywana. Natomiast na tych scenach, które już mamy przygotowane, na tym rzut oświetlenie, ona się faktycznie będzie wyświetlała jako linia przerywana. I w sumie nie byłoby głupim pomysłem też odwzorować w ten sam sposób belkę. Czyli tutaj sobie wrócę na scenę. Tak, i tą belkę, którą mamy tutaj, ją też dobrze by było wziąć pod uwagę. Bo no de facto ona jest tutaj elementem dość istotnym. Czyli tutaj sobie zrobię po prostu w tej samej grupie jedną linię i drugą linię. I zgrupuję je razem. Rozciągnę aż dotąd, bo ta belka oryginalnie się kończy w tym miejscu. I zrzutuję to sobie w ten sposób. I dzięki temu mam po prostu te dwie kreski. I teraz jak wrócę na scenę, rzut oświetlenie, to już mam to widoczne. Rzut oświetlenie i na rzucie funkcjonalnym też to jest, więc trzeba by było to po prostu wyłączyć w tagach linie pomocnicze i aktualizację. I teraz zapisuję projekt i jeszcze w zasadzie mogę zrobić od razu pozycję lamp, bo w sumie dlaczego nie? Czyli biorę tę pozycję, biorę tą scenę z lampami albo po prostu edycję, bo to tu będzie widoczne i porozstawiam sobie w garażu, powiedzmy korytarz i tutaj w toalecie parę lamp powsadzam, czyli widok od góry, robię sobie kopię tej lampy, wrzucam ją tutaj, czyli z kontrolem, no i tu powiedzmy damy dwie sztuki, zgrupuję je razem, przesuniemy względem środka ściany i tutaj względem środka. Dobrze jest po prostu sobie taką kreskę wyznaczyć. Ja tą kreskę wyznaczam, a potem ją usuwam, żeby sobie złapać szybko środki. Czyli tutaj powiedzmy wystarczą dwie sztuki. Tutaj też zrobię dwie, powiedzmy w tą stronę. I jeszcze trzy. Tak, czyli po dwie sztuki. Już mam lampy kolejne. Tutaj również sobie to zrobię. Czyli te sobie rozbijemy. I tutaj sobie wprowadzimy jeszcze dodatkowo lampy znowu w widoku od góry. Czyli jestem po prostu wewnątrz głównej grupy lamp, bo tak sobie można po prostu robotę ułatwić dość mocno. I to sobie przesuniemy w tą stronę. Jeszcze te garażowe również zrobimy, czyli wezmę najpierw jedną sztukę. No i tutaj tak samo, kinkiety w ten sam sposób właściwie by działały. W ten sam sposób na ich przygotowanie. Po prostu symbol jest nieco inny. Zaraz może pokażę. Wprowadzę jakiś kinkiet. Tutaj powiedzmy 4 sztuki. Tak, przez 2. Tu wystarczy. No i gdzieś tam w tej kotłowni powiedzmy. Tu prawdopodobnie oczywiście byłyby bardziej techniczne lampy, no ale to jest tylko powiedzmy przykład. Ok, tutaj te lampy, też mi tu coś nie gra, tu może jeszcze dołożę tych lamp. Nie, dobra, dołożę tutaj jedną, nie ma tutaj symetrii, no ale tak jak mówię, to jest przykład, trzeba się tu zawsze
zastanowić, jak właściwie, ile chcemy tych lamp i tak dalej. Więc na razie nie mam tutaj funkcji pomieszczenia, więc może na razie po prostu to zostawię. I teraz tak, jak dam sobie tą scenę rzut oświetlenie, no to zobaczcie, już pozycję lamp mamy gotowe. I teraz nie zmieniam niczego tutaj, po prostu zostawiam scenę taką, jaką jest. Jeszcze dołożę to, powiedzmy, te kinkiety na zewnątrz, czyli wejdziemy sobie, mam takie zbiory, oświetlenie, kinkiety, coś tu znajdę, myślę, sensownego. No powiedzmy, a nawet takie, takie zewnętrzne, no chyba to będzie najbardziej pasowało, czyli tak, ten element sobie po prostu kopiuję, wkleję go tutaj i zrzucę go na model. I już mam akurat go przygotowanego również pod kątem V-Raya. Natomiast ja mam go przygotowanego pod kątem layouta, czyli zrobię sobie scenę, edycja albo edycja 2 w dach. I tutaj sobie rozstawię tę lampę. I w sumie od strony tarasu też mogę to zrobić. Czyli tutaj wezmę tak. Rozstawiam najpierw do krawędzi, potem powiedzmy 80 czy tam 60 w tą stronę, albo wyśrodkuję względem słupa, żeby to było bezpośrednio za słupem. Tak, raz i tutaj dwa. I te dwa elementy sobie zgrupuję razem jako to oświetlenie zewnętrzne. I teraz tak, trzeba by dołożyć ten znacznik, czyli to jest komponent, wchodzimy do komponentu, ten drugi się nam będzie edytował równocześnie i dołożymy sobie znacznik, ten symbol 2D, żeby to nam się rzutowało do podłogi pod przekrojem również. Czyli zrobię sobie coś takiego, wezmę takie koło i najprostszy sposób, żeby kinkiet wyznaczyć 45, 90 razy, jeszcze raz, 90 razy 2. Ok, i teraz to usuwam i z tego robię sobie kolejny oświetlenie 2D symbol. Czyli wrzucam na warstwę oświetlenie 2D symbol, to wrzucam na warstwę oświetlenie 3D model. Jeszcze tylko się upewnię, bo tu mam te lampy V-rayowe. Sprawdzimy, czy one są również na warstwie. V-ray spotlight. Jest, dobra. Ok. I teraz mając taką lampę, mogę sobie ją po prostu skopiować na drugą stronę, w stronę tarasu. Tutaj też porozmieszczam 180. Powiedzmy. Tutaj damy jedną, tak, wyśrodkujemy ją. O, znowu tu jest ta sytuacja z tą kreską. Jak sobie najłatwiej złapać taki punkt? Po prostu najłatwiej wyrysować tą krechę. Tak, to wywalamy. Ona jest tu tylko czasowo potrzebna. Tutaj ta sama historia. Można albo mierzyć, albo po prostu wyrysować kreskę i znaleźć środek, punkt środkowy. Czyli tu będzie ta sztuka. No i tu powiedzmy jeszcze jeden kinkiet, 90, obrócę, wsadzamy to tutaj i do ściany. Wezmę, no tutaj niech będzie na środku też jeden, tak na razie to jest na sztukę, nie, wizja, że tak powiem, powstaje trochę w locie. Ok, powiedzmy, ile to ma wysokości w tym momencie te sztuki? Od osi. Tutaj też wprowadzam te linie pomocnicze tylko po to, żeby sobie łatwo zmierzyć. Czyli na przykład biorę za środek tej linii, obniżam i daję na przykład 180. No i będzie. I teraz tak, jak dam sobie tą scenę z elektryką z powrotem, z oświetleniem, rzut oświetlenie, no to wszystkie te lampy, widzicie, już mi się tutaj pojawiają. Jedyne, co trzeba zmienić, to tutaj pojawiły się te symbole V-rayowe, więc trzeba by to zaingerować i wyłączyć na warstwie. Czyli dlatego znowu potrzebujemy te elementy na warstwie sobie ustalać też pod kątem, też w V-rayu, żeby potem pod kątem dokumentacji nam one nie przeszkadzały. No i dobra, już to mamy zrobione i teraz po prostu zapisuję Ctrl-S i wszystkie te pozycje tych wprowadzonych obiektów, one mi się pojawią w layoutie. Również te symbole sufitów, czyli aktualizuj model. On mi to teraz chwilkę przeliczy i zaraz się pojawią wszystkie te lampy jako osobna warstwa. I teraz też możliwe, że nie jest złym pomysłem wprowadzić większą grubość linii na te lampy,
bo no mimo wszystko mogą być nie do końca czytelne. Więc jeżeli chcemy to zrobić, to w panelu Model SketchUp, jak mamy żółte oświetlenie, mamy 0,35, ale jak zwiększę grubość linii masowo, 0,6 na przykład dam, to mi pogrubi te przekroje na ścianach, ale równocześnie pogrubi mi te lampy. Może przesadziłem, może dam 0,5, żeby te ściany nie były takie grube z tymi oknami. Ok. No i dobra, i zobaczcie, mamy zrobione pozycję lamp. I nie trzeba się w tym momencie martwić. Tak samo sufit tu jest zrobiony. Sufit, jak chodzi o ten, o to, że ta kreska jest w tym momencie ustawiona na automatyczne, ta przerywana. Spróbujmy, dajmy 0,75, zobaczmy, jak to zaingeruje. O, tak chyba będzie lepiej. Tak. Czyli tutaj też się ustala jakby skalę przerw pomiędzy linią przerywaną. Dobra, no i tutaj możemy sobie w tym momencie to po prostu zwymiarować, zacząć wymiarować, czyli zwymiaruję trochę miejsc, powiedzmy te kinkiety, biorę sobie warstwę wymiarowanie, rzut oświetlenie, jestem na tej stronie, czyli biorę literkę D, sprawdzam, jak wygląda wymiar, trzeba go skonfigurować, czyli konfiguracja wymiaru polega na tym, że zaczynamy od panelu kształt, linię 0,5 punkta daję na 0,2, zaokrąglone końcówki, zaokrąglone rogi. Styl początku, linia skośna, 1,5 punkta, 1,5 punkta. Tu mamy ustawione. Potem idziemy do styl wymiaru. Tutaj wyłączam wyświetlanie jednostek. Zakrzywiony styl linii odniesienia daje brak. Linia odniesienia to jest ta linia, ta, którą jak przesuwamy sobie wymiar, ona się pojawia automatycznie. Mnie to osobiście denerwuje, bo zazwyczaj nie chcę. Jak chcę przesunąć wymiar góra-dół, to nie chcę, żeby mi tworzył jakąś linię odniesienia, więc daję sobie ją na brak. Autoskalę zostawiam. Długość dziesiętne metry. Tak, tu zmieniam na centymetry. Precyzję na 1 to wystarczy. No i przerwę, powiedzmy, dam 1,5 centymetra od przedłużenia krawędzi. To są te miejsca. I teraz styl tekstu jeszcze. Dam sobie kalibri. Zazwyczaj daje taki krój pisma, no i powiedzmy wielkość 9. No i wymiar jest przygotowany do użytku. Jeżeli chcemy na takim wymiarze jeszcze, żeby on miał linię przerywaną, linia odnosząca, żeby była przerywana, to też to można zrobić, a potem pobrać styl wymiaru z elementu. Czyli wchodzę na wymiar podwójnym klikiem, zaznaczam jedną linię, w panelu kształt daję sobie ją jako przerywaną. Potem zaznaczam drugą linię, w panelu kształt daję sobie linię tak samo. No i w tym momencie ona jest przerywana. Mogę ewentualnie. No bo dobra, jest OK. I teraz wychodzę z niej, i jeżeli stworzymy następny wymiar, to nic się nie zmieniło. Ale jeżeli wezmę narzędzie pobierania stylu z elementu i kliknę sobie na tą trójkę, albo w ogóle gdziekolwiek na ten wymiar, no to w tym momencie, jak utworzy nowy wymiar, to powinna nam się tworzyć jako właśnie linia przerywana. Czyli pobraliśmy sposób rysowania tego wymiarowania z tego dokładnie już skonfigurowanego. Bo nie da się tego zrobić w tych panelach. Trzeba to jakby zrobić naokoło. Jeżeli natomiast byśmy chcieli, żeby wymiary również były w kolorze, no jeżeli na przykład robimy rysunki, no ja to tak często robię, może pokażę przykład. Nie, tylko muszę tak, włączę sobie to. Różne portfolio. Tak, rysunki techniczne, Klaudia, przykłady. Ok, i elektryka, oświetlenie. O, i tutaj na przykład, zobaczcie. Robię to w taki sposób, że gniazdka mam na czerwono i ich wymiary są na czerwono, natomiast pozycje lamp są na niebiesko. No, moim zdaniem to poprawia czytelność. Oczywiście są osoby, które by się tu nie zgodziły z tym, natomiast nie znam żadnego elektryka, który narzekał na to, że dostał takie rysunki. Raczej to poprawia czytelność, takie wprowadzanie dodatkowego koloru. Więc możemy to również zrobić. Pokażę tutaj, jak sobie skonfigurować ten wymiar pod kątem koloru. Czyli biorę ten element i linię sobie zmieniam, powiedzmy na tą niebieską właśnie. I linia niebieska już się tu wprowadziła, jeszcze cyfrę, czyli styl tekstu. Tutaj klikam, też daję na niebieską. No i w tym momencie mam ten wymiar właśnie tak skonfigurowany. I teraz jak znowu pobiorę sobie narzędziem literą S, pobieranie stylu z elementu, klikam na tą dwójkę, no
i już mi się będzie rysowała w taki właśnie sposób. Czyli teraz przesuwam, no i zaczynamy wymiarowanie, czyli najpierw sobie wymiaruję te kinkiety na zewnątrz. Tak, wymiarowanie, to zapiszę przede wszystkim, bo chyba nie zapisałem dłuższy czas. OK, no i teraz tak, biorę od rogu do kinkietu, wyciągam, powiedzmy, na zewnątrz, klik i podwójne kliknięcie w kolejnym miejscu, podwójny klik. I już mam wymiar do rogu. Potem tak, tutaj zaznaczam i znowu podwójne kliknięcie i potem dalej wyciągam, podwójne kliknięcie do rogu i wymiar się zrobił. Czyli mam 50, 47, 48. Tutaj prawdopodobnie ta różnica wynika z tego, że są połówki. Jakbym w panelu styl wymiaru włączył precyzję na dwa miejsca, na jedno miejsce po przecinku, no to się okazuje, że mamy faktycznie 47,5. No to w takim wypadku można faktycznie to zmienić, aczkolwiek czasem łatwiej jest ręcznie po prostu wpisać na wymiarze, tylko że wtedy jakby ingerujemy już w ten wymiar. Czyli jakbym sobie tutaj wpisał na przykład 45 i wyszedł z wymiaru, to można to w ten sposób oszukiwać, natomiast no wiadomo, nie powinno się tego robić. Aczkolwiek czasem się to przydaje, nawet jeżeli mamy, powiedzmy, jakiś dodatkowy element opisu. Można sobie 5 cm odsunięcie. Można coś takiego sobie wpisywać na wymiarze również i to też może być jakby wygodne, jeżeli będzie taka potrzeba. No i teraz tak, te lampy zewnętrzne byłyby zwymiarowane, lampy wewnętrzne ta sama historia, czyli tu już możemy wymiarować po środku. I teraz podwójne kliknięcie na każdym kolejnym punkcie, podwójny klik, tutaj dalej podwójny, podwójny i on pobiera nam ten wymiar, tą skalę wymiaru, no i wymiar pobiera nam bezpośrednio z modelu, czyli jeżeli byśmy sobie przesunęli te lampy w taki czy inny sposób. Może spróbujemy przesunąć tą 51 tutaj, tylko dowymiaruję do końca. Powiedzmy, o, zrobimy sobie tak. Podwójny, potem dalej podwójny, podwójny i tutaj do ściany. No to jeżeli przesuniemy te lampy, przesuniemy sobie te lampy na SketchUpie, ich pozycję, to on nam automatycznie powinien przesunąć je również na layoutie, czyli lekko przesunąłem i powinien nam dostosować te wymiary, czyli zapisuję Ctrl S. OK, i teraz wracam na layouta, zaktualizujemy sobie, aktualizuj model. I powinien nam to zrobić. No i przesunięcie nastąpiło, tylko wymiary nam się trochę rozjechały, więc w takim przypadku trzeba by było po prostu wejść do wymiaru i poprzesuwać. Aczkolwiek najlepszym pomysłem chyba by było to zrobić w drugą stronę w tym wypadku. Czyli tak, ten wymiar sobie 73 przesunę. Ten 111 też sobie przesunę. Normalnie na strzałkach klawiatury. I teraz o, ten poprzesuwam. I teraz niegłupim pomysłem by było przesunąć te linie odnoszące po prostu do ostatniej lampy, żeby zaczęło to lepiej wyglądać. Żeby po prostu było widać, że faktycznie mamy to zrobione w ciągu. Czyli de facto dobrze było zacząć od drugiej lampy, znaczy od ostatniej lampy i dociągnąć do pierwszej lampy podczas wymiarowania. Czyli w taki sposób. Postawiłbym pierwszy wymiar tutaj, wyciągnąłbym do końca i potem podwójny klik, podwójny klik, podwójny klik. I tutaj ta sama historia, czyli od rogu ściany do ostatniej lampy wyciągam potem w lewo, czyli jak te skosy się robią, to nie ma znaczenia i potem podwójny klik i tutaj podwójny klik. No. I tutaj to samo znowu. Wchodzę do wymiaru podwójnym kliknięciem, przesuwam sobie go na strzałkach klawiatury. I tutaj to samo. Czyli bez tej linii odnoszącej po prostu nie tworzy mi się ten dodatkowy element. No i tak to można wymiarować. Czyli ta sama historia jest w przypadku gniazdek. Jeszcze pokażę. Wprowadzimy kilka gniazdek, żebyście Państwo już mieli całościowy obraz
obraz sytuacji. Czyli tak, to sobie zapiszemy, Ctrl S. Tak, i tutaj mam taki plik przygotowany. Ja go też Wam udostępnię. Elektryka Zbiór Polski. OK. No i to nie jest jakaś bogata biblioteka, natomiast są tutaj przygotowane właśnie w taki sam sposób te elementy, czyli jeżeli potrzebujemy na przykład łącznik i potrzebujemy gniazdko, no to mamy te elementy już tutaj wprowadzone, czyli robię sobie Ctrl-C. I teraz popatrzcie, w panelu style mam też przygotowany ten styl elektryki i to właśnie wygląda w taki sposób, że on nam przełącza te kolory. I teraz mam na tym kontrolę. W panelu tagi, jeżeli sobie wyłączę elektryka 3D model, domofon 3D model, linie pomocnicze, no to wtedy mam po prostu widok, jeżeli dam sobie widok w rzutowaniu, aksonometria i widok od góry całkowicie, no to teraz po prostu te symbole mi się same pojawiają. To tak naprawdę są cały czas symbole, to są elementy trójwymiarowe, natomiast w momencie widoku od góry można sobie to łatwo przerzucić do layouta. I teraz jak to wrzucę tutaj na główny projekt, czyli najpierw sobie przełączę na edycję i tutaj powiedzmy, powsadzam kilka tych gniazdek. Ctrl-V. Tak. Czyli mam te elementy, to gniazdko sobie wyciągnę. No i powiedzmy gdzieś tutaj na środek. Tak. Czyli ta sama mechanika jest jak w przypadku tych lamp. Albo tu podwójne, nie będą jakieś gniazdka. Też nie wiem, jaki to będzie układ funkcjonalny, więc na razie będę to tak, no, po łebkach trochę. No, tutaj gdzieś jakiś ten łącznik schodowy musiałby być prawdopodobnie. To akurat ten łącznik schodowy można sobie łatwo z tego przerobić, bo to jest kwestia dorysowania jednego elementu na tym symbolu. Czyli po prostu obrócenie tego o 180 stopni. Dobra, i byłby ten łącznik schodowy. I tak dalej, i tak dalej. Czyli jeżeli, o, jeszcze sobie wprowadzimy, powiedzmy, kilka sztuk, nie wiem, może do kuchni, o, może tutaj też. Tak, czyli po prostu rozstawiam to bezpośrednio. Wszystko jakby, całą tą robotę robię na modelu. Nie bawię się potem w dodatkowe rozkładanie, no bo jeżeli sobie, wiecie, klient zobaczy, ok, tu mam gniazdka, to już po prostu no wie co i jak. I nie ma, no łatwiej się po prostu pracuje z klientami na takim modelu, no bo on wtedy dokładnie widzi, gdzie mu tych gniazdek jeszcze brakuje, gdzie ewentualnie chce uzupełnić i łatwiej się rozmawia w takim przypadku. Natomiast jeżeli mu pokażemy to tylko na rzucie, no to potem jest 100 pytań do i tak dalej. No tutaj zrobimy jeden. Tutaj powiedzmy drugą sztukę, no i tak dalej. I moglibyśmy to po prostu porozstawiać. Tutaj prawdopodobnie też trzeba by było pamiętać o rzutowaniu, aczkolwiek chyba będzie to widoczne na tym rysunku. Czyli tak, teraz panel sceny musiałbym sobie stworzyć. Mam rzut oświetlenie i te gniazdka już tu też są widoczne w tym momencie. I ten schodowy również. Natomiast trzeba by było po prostu pamiętać, żeby wyłączyć na tej warstwie elektrykę, tę nową wprowadzoną warstwę, bo ona się z tego skopiowanego elementu się tutaj utworzyła. Zaktualizuję. Na rzucie funkcjonalnym również ją wyłączę i zaktualizuję. I stworzę sobie po prostu z tego rzutu oświetlenie nową scenę rzut elektryka, czy rzut gniazda i łączniki. I teraz wyłączę sobie w panelu tagi, wyłączę oświetlenie 2D, 3D. Tak? I włączę sobie elektrykę main i elektrykę, no 3D można wyłączyć, bo elektryka 3D spowoduje, że będzie widoczne gniazdko przy ścianie. Zobaczcie, tu jest to widoczne w tym momencie, jak wyłączę, to będzie niewidoczne. Czyli tak, mamy trzy sceny, rzut funkcjonalny, rzut oświetlenie, rzut gniazda i łączniki. I zapisuję to w takiej formie, Ctrl S,
tą płaszczyznę sobie wyłączę, tak samo zaktualizuję rysunek, Ctrl S, zapisuję. I teraz na layoutie będę mógł stworzyć sobie kolejną scenę, czyli zaznaczam rysunek, skopiuję to i zaktualizuję rysunek, aktualizuję model. I teraz ta scena z tym rzutem, z symbolami elektryki, ona nam się tutaj pojawi i dzięki temu będziemy mogli ją również nałożyć w ten sposób. Niech się to tylko zaktualizuje. Dobra. I teraz prawym przyciskiem sceny, rzut gniazda i łączniki. Przełączę sobie to tylko. I muszę znowu, jest ta sama historia. Ingerowałem w hierarchię, w wyświetlanie tych warstw na layoutie bezpośrednio, więc muszę tutaj dać resetuj. I on mi to powinien ustawić tak, jak to powinno być. Ok, czyli wyłączył mi te warstwy. No i jest w porządku. I teraz ten element po prostu daję sobie na warstwę kolejną, czyli w panelu warstwy tworzę sobie warstwę rysunek gniazda i łączniki i przerzucam to na warstwę. No i ona może być nad warstwą rysunek oświetlenie. I znowu biorę ten celownik, tylko muszę mieć włączone przyciąganie obiektów. Ładuję ten celownik do schodów, bo to mam taki pewny punkt. No i nakładam to po prostu wyżej. I stopień do stopnia dociągam. Jak nie mogę wycelować, to dobrze się jest tam przybliżyć w to miejsce. I teraz złapię i dociągam. I w tym momencie te pozycje gniazdek również tutaj mamy już widoczne jako wektorowe ładne rysunki. I teraz dowolne zmiany, dowolne kolejne wprowadzanie tego na modelu i tak dalej skutkuje tym, że jak sobie zaktualizujecie rysunek layoutowy, to te elementy się będą pojawiać bezpośrednio tutaj. Dowolne przesunięcia i tak dalej, one będą się również dostosowywały. Także tak wygląda tworzenie rysunku w instalacji, czy nawet w Odkanu, bo to tak samo, ta sama historia by była, trzeba by po prostu przygotować sobie symbole w SketchUpie, porozkładać to po modelu. Natomiast w Odkanu już jest prostszą sprawą. Nieraz jest tak, że po prostu się to robi bezpośrednio na layoutie, bo też można te symbole porozstawiać. To nie jest tak, że właśnie nie możecie rozstawiać tych rzeczy bezpośrednio w layoutie. Natomiast tak jak mówię, problemem jest sytuacja, kiedy mamy sufity podwieszane, kiedy mamy precyzyjne pozycje lamp, musimy, no mamy zaprojektowane wszystko ładnie w SketchUpie i jak to potem odtworzyć, jak chodzi o layouta, jak wykonawcy pokazać te dokładne pozycje tych obiektów. No to właśnie to jest na to sprawdzony już dość sposób. Ok. To tu jeszcze podociągam tylko. No i oczywiście jeszcze jest kwestia potem eksportu do PDF-a. Zobaczymy, jak się to eksportuje, jak to wygląda. Czyli zapiszemy. Zawsze jest warto zapisać przed wyeksportowaniem. Okej. Tak. Dobra, nagrywamy wszystko. I daję, wyeksportuj PDF. I mam tam dwie strony. Jedna jest pusta, druga jest z już tą elektryką. Dom, rysunki techniczne, funkcja i elektryka. Tak, PDF. Ok, zapisuję. No i mam sceny, strony wszystkie, jakość wysoka, wyższa kompresja zdjęć, wysoka jakość. Dobra. I eksportuję. I to się powinno dość szybko na tej A3 wyeksportować. Tak, no i mamy. Czyli tak to wygląda już po eksporcie. Tutaj mamy ten przekrój tego kominka, kuchnia. Ten sufit podwieszany linią przerywaną, zieloną. No i pozycje lamp, pozycje łączników. Wszystko tutaj, jak widzicie, jest. No, także moim zdaniem
To jest najprostszy sposób na właśnie takie odwzorowanie precyzyjne pozycji lamp. Bo skoro jest to w SketchUpie już przygotowane, namęczyliśmy się nad tym, to dlaczego by tego nie wykorzystać i po prostu nie użyć dokładnie tych samych pozycji. A nie po prostu domierzać, sprawdzać, domierzać, wracać na model, wracać na layouta i tak ciągle przeskakiwać z jednego miejsca na drugie, tylko po prostu tworzycie sobie, spędzacie te powiedzmy 80 parę procent roboty na SketchUpie, porządnie przygotowujecie materiał, a potem dopiero już bezpośrednio na layoucie. Dobra, to ten temat byśmy mieli omówiony. Czy są jakieś pytania tutaj? Czy komuś się coś nasuwa? Coś powtórzyć, coś jeszcze pokazać? Czy na razie jest to zrozumiałe? Na razie jest wszystko jasne. Dobra, w porządku. Ok, to teraz teraz kwestia... Miałem jeszcze przygotowany taki pomysł, żeby Wam pokazać wymodelowanie takiego bardziej, powiedzmy, mebla obłego czy zaokrąglonego. Chyba, że wolicie, żebyśmy po prostu zrobili teraz ten jakby blok konsultacji, że tak powiem. Bo pewnie część z Was ma jakieś pytania do swoich projektów, to może byśmy tak mogli zrobić, że udostępnicie ekran i po prostu w ten sposób załatwimy sprawę. Druga rzecz, jeszcze wcześniej wysyłałem takie trójwymiarowe modele wody. Trójwymiarowe modele wody dla jednej tutaj z pań do wizualizacji właśnie. Wrzuciłem to na ten dysk Google. Pokażę Wam, gdzie to jest. I wrzucę jeszcze raz linka na czat. Czyli tak, do wizualizacji to jest to. Pobierz link. Tak. I tutaj macie to na czacie. O, jeszcze raz. Dobra, aha, wspominałem też o tym. To może, dobra, zostawimy ten blok konsultacji na sam koniec, a jeszcze wspominałem Wam, jeszcze nie było wszystkich Państwa, ale mówiłem o tym, jak sobie optymalizować siatkę modelu, używając Blendera, jak sobie zoptymalizować siatkę po prostu na gęstym obiekcie. Czyli na przykład, nie wiem, ściągacie jakieś łóżko, jakąś sofę, cokolwiek takiego i jak sobie to po prostu zoptymalizować. To może tak, weźmiemy sobie sofa. Tak, i ściągniemy jakąś ciężką. Ta ile zajmuje? 14 mega. Ok, no to mogłaby się nadać ewentualnie, chociaż nie jest jakaś ciężka. Spróbujmy sobie tą. Ta ile? 37 mega. Ok, to tu mamy faktycznie takie nabite poduchy. Tu mamy na przykład ten element i spróbujemy sobie po prostu to wziąć i zoptymalizować, żeby to po prostu nie zajmowało aż tyle miejsca na SketchUpie, tylko żeby ta siatka była bardziej przyjazna pod kątem programu. Czyli tutaj zrobimy sobie tak. Blender. Tak się to nazywa, ten modyfikator, którego użyjemy. Decimate właśnie. Optymalizacja siatki. I pokażę Wam, jak to można zrobić. Czyli tak. Sofa, czy zestaw. Zestaw mebli, no 40 mega. Ok, i tak spróbujemy to otworzyć czyli to sobie na razie zamkniemy. Spróbujemy to otworzyć w Blenderze. I pierwsza rzecz, żeby w ogóle sobie łatwo otwierać takie pliki SketchUpowe w Blenderze, jest coś takie jak SketchUp Importer. I to ja Wam też wyślę linka do tego. W ogóle Blender, darmowy program, można go pobrać. Też tutaj Wam wrzucę link do pobierania. Potem tak, SketchUp Importer to jest ten. Tak, 0.23, ten powinien działać. Ok. Albo jeszcze raz, SketchUp Importer. To jest ten plik, SketchUp Importer. GitHub to jest strona z przeróżnymi, jakby udostępnianymi najczęściej za darmo programami. To jest powiedzmy takie, no
Taki social media dla programistów, tak bym to może określił. W każdym razie wrzucają tutaj nieraz bardzo fajne rzeczy. Właśnie też dodatki, czy do SketchUpa, czy do Blendera i tak dalej. Tutaj jest właśnie dodatek do Blendera. Ten SketchUp Importer to jest po prostu plugin, który się instaluje. Zaraz pokażę, jak się go instaluje. Tutaj go sobie wrzucimy. Tak. I teraz tak. Aha, jeszcze jest kwestia. Tego nie ma na Maca, niestety. Więc jeżeli ktoś z Państwa korzysta z Macintosha, to trzeba sobie na przykład zapisać plik SketchUpowy do Collady albo do OBJ-u, czy do FBX-a albo STL-a i wtedy dopiero można to otworzyć w Blenderze. Bo ten dodatek, z tego co pamiętam, on jest tylko na wersję PC-tową. Jeszcze się mogę... Tak, jest tylko na Windows. No. Także jest jak jest. Tu mamy pewne ograniczenie. I teraz tak, żeby zainstalować ten dodatek, w preferencjach tutaj mamy add-on, dodatki, no i instalujemy. I tutaj w pobranych, ja go już pobrałem, więc jego trzeba po prostu zainstalować, install add-on i on się tutaj pojawi. Ja już go mam wrzuconego, SketchUp Importer, to jest to, trzeba go aktywować po prostu za pomocą tego tutaj włączania. I wtedy pojawia nam się w pliku imporcie, tutaj pojawi nam się opcja import SketchUp scene. Tutaj importuj scenę SketchUpową. Ta kostka ma 2 na 2 metry. Zdajemy sobie import SketchUp scene, będziemy widzieć jakiś punkt odniesienia. Czyli tak, pliki do zajęć dzienne, ta grupa pierwsza, Blender, Decimate, zestaw mebli. I tutaj trzeba próg, ten threshold, dać na więcej. Powiedzmy, no nie wiem, 4000, 5000, tak naprawdę nie ma to znaczenia, grunt, żeby to było więcej niż 50, żeby po prostu wszystko się ładnie zaimportowało. No i dajemy import i zakładam, że nam się poszczęści, powinno nam się to tu zaraz pojawić. O, jest. Dobra, czyli mamy ten zestaw i teraz popatrzcie, jak włączę tutaj tą funkcję wireframe, czyli pokazywanie siatki, no to widać, jak gęsta jest ta siatka. Ona i tak jest w miarę fajnie zoptymalizowana już, z tego co widzę. Natomiast można to jeszcze bardziej zoptymalizować. Czyli zaznaczam taki obiekt. Przesuniemy go sobie troszkę. I ten modyfikator Decimate jest tutaj. Modifier Properties. Dodaj modyfikator i Decimate. I teraz tutaj włączam triangulację i to ratio zaczynam zmniejszać. Zobaczcie, co się dzieje. I on po prostu pozbywa się jeszcze więcej tej geometrii. Jak oczywiście przesadzę, no to zrobi mi z tego już taką siekę totalną, więc raczej nie ma co przesadzać. No powiedzmy, możemy się pozbyć jeszcze tam do 0,75% jeszcze się pozbędziemy. No i dajemy sobie potem zatwierdź, apply. Czyli tutaj na strzałeczce apply, zatwierdzenie modyfikatora. No i on zachował nam to jako 8000 elementów. I teraz tak, tą sofę. Powiedzmy, ta sofa jest też zgrupowana. Tak. Więc zaznaczę ją sobie razem, te trzy elementy z shiftem. I tutaj mam opcję obiekt i połącz, join. I teraz ten obiekt w całości. Tak. Możemy go sobie też tak samo użyć na niego tego modyfikatora, na nim tego modyfikatora, czyli daję sobie decimate, no i to triangulację i zaczynam zmniejszać siatkę i jeszcze po prostu mogę spróbować to zmniejszyć. Mam tutaj 21 tysięcy tych trójkątów, damy sobie na przykład, nie wiem, 0,45%. No i oczywiście to idzie kosztem zmniejszenia szczegółów, zmniejszenia detali, więc można też ewentualnie spróbować zrobić tak zwany remesh. Czyli tak, anuluję ten i zrobimy remesh. Tak. I teraz trzeba by spróbować, może damy sobie ten voxel i ilość voxeli zmniejszymy. Chociaż wtedy jest tak naprawdę, nie, to nie będzie dobre. Tutaj się nam znacznie zwiększa ilość tych trójkątów. Ale widzicie, no można tą siatkę tak naprawdę optymalizować. To nie jest jakiś problem, czyli można z tego, z jakiegoś obiektu totalnie rozsieczonego zrobić taki bardziej, no, element jakby połączony całościowo. Natomiast tutaj nam to nie zadziała, lepiej zrobić ten decimate.
i powiedzmy 0,8. 35 tysięcy jest i damy, zredukujemy na 28 tysięcy albo 0,7. I teraz zatwierdzamy modyfikator, apply. Te poduszki właściwie, no one nie są gęste, więc można by je zostawić. Tutaj moglibyśmy spróbować też zrobić ten remesh, żeby na przykład sobie to wygładzić dodatkowo. Czyli najpierw ten remesh, zmiana siatki, voxel, damy sobie ten, o, niech będzie taki, zmniejszamy gęstość, jak nam to wyjdzie, nie wyjdzie nam to, dobra, to zamkniemy, to może zostawimy to tak jak jest, chyba że można by spróbować jeszcze zagęścić ilość tej siatki, a potem zredukować, ale dobra, zostawimy bez kombinacji. Mówiąc o zagęszczeniu siatki, mam na myśli coś takiego, że możecie sobie wziąć dany obiekt i dodać modyfikator Subdivision Surface i wtedy możecie mu zagęścić ilość tej siatki i potem dalej to modyfikować, czyli jak wejdziemy sobie w tryb edycyjny z obiektowego do edycyjnego, to pojawia nam się coś takiego, tutaj możemy wybrać czy stożki, czy krawędzie, czy płaszczyzny. No i jak sobie uznam, że chcę płaszczyzny, no to daję sobie literę E, wyciągam. No i powiedzmy, chciałbym z tego zrobić jakąś lampę, dajmy na to. Lampę z drutu. No to bierzemy literę O, to jest edycja proporcjonalna, tu ją się włącza. No i biorę literę R, literę Z, czyli wokół osi pionowej. Powiedzmy, zrobimy coś takiego, zakręcimy tym lekko, nie wiem, na 360 stopni. No to może nie tak lekko. I teraz tutaj zrobimy sobie rozszerzenie, skala i jeszcze wprowadzę literą I dodatkowy podział, żeby miało to na czym stać. I tutaj zrobimy sobie też jakieś może rozszerzenie tutaj, oj, no nie wiem co to z tego wyjdzie, zobaczymy zaraz. I teraz tak, zatwierdzimy ten modyfikator, apply. I teraz mamy tą siatkę. I teraz jeżeli zrobimy ten decimate i zaczniemy to zmniejszać, to zaczniemy jakby redukować ilość tej geometrii. I teraz jakby najfajniejsza rzecz, można stworzyć z tego, czyli robimy taką nieregularność. Jeżeli byśmy chcieli zrobić teraz ten drut, dołożyć, dodaj modyfikator i wireframe. I teraz mamy ten drut i możemy ten drut sobie zwiększać gęstość. I takie coś możemy też wyeksportować do SketchUpa bez żadnego problemu. Czyli zatwierdzimy jeden, czyli ten decimate. Przepraszam. I apply. I teraz mamy po prostu już jako siatkę. Możemy sobie to wyeksportować, taki obiekt. No oczywiście jest ogromny, trzeba by go chyba zredukować, jeżeli to ma być jakaś taka lampa, powiedzmy. Czyli tak. Ten element. Oczywiście jest jeszcze możliwość dalszej ingerencji. Jeżeli byśmy weszli w tryb edycyjny i zaznaczymy sobie tylko ten stożek, powiedzmy ten górny, no i możemy sobie to dalej rozszerzyć na przykład, czy jakoś zakręcić. Nie ma po prostu, nie ma tutaj za bardzo ograniczeń. Można też zakręcić jakby zupełnie w drugą stronę. Także widzicie, no mamy możliwość naprawdę sporej ingerencji w tą geometrię. Można to też rozszerzać proporcjonalnie, tam w jedną, w drugą. No można naprawdę się bawić za pomocą tego programu. Coś, czego nie da się, przepraszam, nie da się tego zrobić po prostu tak łatwo w SketchUpie, bez dodatków, na przykład bez Vertex Tools, które są płatne. No i teraz tak, jak mamy zrobione te wprowadzone, przepraszam, już zapauzuję. Okej, sorry. Jak mamy to wprowadzone, te zmiany, to dajemy sobie eksport, czyli możemy albo wyeksportować wszystkie trzy elementy zaznaczenia, te poduchy w sumie też połączę w jedną. Tak to zrobię, raz, dwa, trzy i to też. Zrobię sobie ten obiekt i połącz, join i tutaj sobie zaznaczymy te elementy 2, 3 i damy sobie eksport, czyli file, eksport do kollady, bo kollada nam bez problemu wejdzie do SketchUpa. Czyli tutaj sofa i lampa z drutu. Daję selection only, tylko zaznaczenie. No i
Eksportuję. I tutaj wyeksportował 4 obiekty, mamy informacje. To sobie zapiszemy jako zestaw sofa i sofa, niech będzie. OK. Tutaj swoją drogą macie też możliwość zobaczenia, włączenia po prostu renderu bezpośrednio w Blenderze. Mamy włączony tryb Cycles, czyli tu jest render. Wyłączę sobie viewport, render, znaczy wireframe, tą siatkę widoczną. No i w ten sposób po prostu to jest jakby tak samo jak tak samo jak V-Ray, tyle że w Blenderze. Mamy światło. Jak zwiększymy moc tego światła, czy zmienimy w ogóle kolor, można ingerować w ten sposób. No i oczywiście ustawienia materiałów i tak dalej, cała reszta. Też tutaj te rzeczy są, tyle że one działają trochę inaczej niż w SketchUpie. Dobra, to zapiszemy, to zamkniemy. I teraz tą sofę spróbujemy zaimportować bezpośrednio do SketchUpa. Tą już zoptymalizowaną. Czyli tak, tu sobie damy jakąś płaszczyznę. Plik, importuj. I DAE. Sprawdzam, czy mam wyłączone złącz powierzchnie współpłaszczyznowe. To powinno być wyłączone. No i DAE importuj. OK. Dobra. I teraz one się nam jakby nie rozłączyły podczas tego importu. One prawdopodobnie są zgrupowane, znaczy rozbite, więc trzeba by było po prostu zrobić potrójne kliknięcie na każdym obiekcie, zgrupować na G, potem wygładzenie. Wygładzenie współpłaszczyznowych, klik i przesuwam trochę bardziej na prawo i redukuję geometrię. Czyli to bym miał, z tego zrobię komponent, pufa tam z groszkiem, czy czymś takim. To będzie jedna sztuka. Dobra. Potem ta lampa z drutu, też ją trzeba zgrupować, wygładzić. Ewentualnie może trochę mniej wygładzić. O. No i prawdopodobnie jest zdecydowanie zbyt ogromna. I potem sofa. Tutaj znowu mamy te elementy nie są połączone w przestrzeni, więc trzeba by połączyć je albo razem w ten sposób, albo koc osobno zgrupujemy, wygładzimy. Potem poduszki zgrupować, wygładzić, zgrupować, wygładzić. Tu to samo. Wygładzamy, grupujemy, wygładzamy. No i teraz sofa. Może zrobię po prostu tak, że zaznaczę całość i odznaczę poduszki i ten kocyk, a resztę zgrupujemy. Jak się zgrupuje, to znowu wygładzanie współpłaszczyznowych. Tak. No i dobra. I to by było. I teraz mogę rozbić całość. Rozbij. Już mam osobne elementy. Teraz ta sofa, ona jest ewidentnie za duża. Można by ją zrobić z niej komponent i ją po prostu zmniejszyć. Ta kobietka skala nam tutaj sugeruje zdecydowanie, że to jest zbyt duże. Ile to ma? 82 wysokości, więc można by, najbardziej optymalnie by było po prostu wejść do grupy, narysować linię pionową na poduszce, znaczy od podłogi do poduszki. Biorę literę R, znaczy T, narzędzie miarki, klikam od punktu do punktu, wpisuję na przykład 45 cm, Enter. Czy chcesz zmienić rozmiar grupy? Tak. I w tym momencie powinno to wyglądać. Ewentualnie mogę ją trochę zwiększyć. Czyli po prostu ten odcinek nam wyznaczył wysokość sofy. O, może w taki sposób. Kobietkę można w sumie jeszcze zostawić. Tutaj ta pufa też zdecydowanie, chociaż są takie pufy ogromne na rynku w sumie. Ale raczej to jest przesada w tym wypadku. No i tutaj ten element, ta lampa. Mogę, od razu wprowadzimy na przykład tutaj jakieś
jakieś światło, żeby zobaczyć, jak ona wygląda na wizualizacji. Czyli biorę V-Raya. Tak, postawimy kulę światła. No, jeszcze raz. Tak. Zaznaczę ją. Mogę sobie tutaj od razu wprowadzić linię pomocniczą, czyli od punktu górnego. Zazwyczaj robię takie rzeczy, żeby po prostu ułatwić sobie robotę. Taki element. Zgrupuję go. Włączyły mi się cienie. Cienie wyłączę. OK. I tutaj 90 Enter razy 3 Enter. I to jest ta linia pomocnicza. No jest to ona widoczna, jest, dobra. OK. I teraz po prostu w tagach linie pomocnicze. I ten element, ten V-rayową lampę, wprowadzam ją tutaj. O, powiedzmy tak. I ją też można wkleić bezpośrednio do obiektu. To też można wkleić bezpośrednio do obiektu. I teraz jak sobie będziemy, no sobie z tego lampa z drutu, jakaś taka dziwna, no nie wyszło to jakoś piękne. Zrobimy sobie kilka sztuk, większą, mniejszą, możemy ją poobracać. I zaraz zobaczymy. Wiadomo, oczywiście brakuje mechanizmu świecącego, także zdaję sobie z tego sprawę. Jakieś żarówki, jakieś elementy po prostu faktycznie, które by sugerowały, że coś tam świeci. Ale zobaczymy z wyłączonym po prostu światłem słonecznym i render output. Tak, przełączymy sobie na cuda. 10 denoiser włączymy. Tak, render output, nie wiem, 2000 pikseli. OK. I zobaczmy. Zobaczmy, jak się też prezentują te pozostałe elementy. OK, zapiszemy. Czyli tak. Tak. No i odpalimy próbę. Zobaczmy na czajniku, co z tego wyjdzie. Jeszcze, dobra, to niech się liczy, a w międzyczasie jeszcze włączę na chwilę Blendera i pokażę Wam, co właściwie możecie też robić w tym programie, jakby jak chodzi o modelowanie sobie za pomocą. Są takie tkaninowe pędzle, tak zwane. Czyli jak wejdę w tryb edycyjny i zagęszczę siatkę prawym przyciskiem podział, subdivide. No na przykład tyle, dobra. I teraz wejdę sobie w tryb rzeźbiarski, sculpt node. I przypominam, to jest darmowy program. I tutaj macie na przykład coś takiego jak cloth, czyli tkaninowy pędzel. I tutaj bierzemy sobie aktywne narzędzie, wybieramy. No i biorę na przykład deformację grab, złapanie. I zamiast radial to plane, no i mam coś takiego. I mogę po prostu zrobić, jak widzicie, albo biorę radial i po prostu łapię element i mogę go dowolnie dostosowywać. On jakby tworzy symulację wewnątrz obiektu. I potem na przykład mogę zrobić jeszcze, mogę zrobić maskę. Zabarwić ją maską, powiedzmy, w dowolny sposób, jakieś powiedzmy rogi, cztery rogi, o, zwiększę moc, cztery rogi pozabarwiamy i jest jeszcze coś takiego jak grawitacyjny filtr, o, zróbmy coś takiego i teraz tak, cloth filtr, nie, filtr tkaninowy, tak samo i mamy grawitację. I teraz jak złapię i przytrzymam klawisz myszy, to zobaczcie, co się stanie. Czyli zupełnie po prostu poszło mi w drugą stronę. Można to dźwignąć, można to obniżyć, można zrobić tak i tak i po prostu jeszcze tym pofalować. No i po prostu, a potem jak wyjdziemy już z tego trybu rzeźbiarskiego do obiektowego, możemy sobie zagęścić ilość siatki, czyli subdivision. I zrobimy z tego po prostu ładną,
O, powiedzmy na 2. Teraz mamy bardzo dużą, bardzo gęstą siatkę. Tutaj jak zatwierdzimy modyfikator, to zobaczcie na tym trybie wireframe, ile mamy tutaj trójkątów. Ale jeżeli teraz zrobimy sobie odwrotność, czyli damy ten decimate i zmniejszymy, zrobimy triangulację, zmniejszymy ratio. No to nagle się okazuje, że to się może nadać do SketchUpa. Czyli damy na przykład 0,08 albo 0,1. I teraz dam zatwierdź i wyłączam ten wireframe. I taki element mogę spróbować wyeksportować do SketchUpa, czyli tam sobie na spacji mam komendy export collada. No i selection only, tylko zaznaczenie tkanina. Tak, wyeksportował. Zapiszę jeszcze blenderowy plik. No i ok, tutaj nam się zrobiło. Dobra, ale chyba trzeba by, żeby to lepiej było widać, spróbujemy wyłączyć. No, ale sofa wygląda dobrze. Ta pufa wygląda w porządku. No, to się nam zoptymalizowało. Natomiast spróbuję jeszcze wyłączyć te światło środowiska, czyli environment. To wyłączymy. Tutaj żarówkę, sferę damy na przykład na 300 mocy, gdzieś kelwiny trochę bardziej w lewo i spróbujemy to powtórzyć ponownie. O, na przykład w tą stronę, żeby po prostu te cienie się nam ujawniły i może ten drut, niech on jest ciemny. Dało się to tak zrobić chyba. Czyli tak, lampa z drutu. Lampa drut. O, nałożymy sobie na ten obiekt po prostu ten materiał. Dobra, i teraz jeszcze tylko dołożymy mu błysk na materiale lampa drut. O, coś takiego. No i zobaczmy, jak to wychodzi. Odpal próbę. I zobaczmy. No. Chyba nie wychodzi do najgorzej. Biorąc pod uwagę, że powstało to w parę chwil w innym programie, zostało to zaimportowane. Także, jak widzicie Państwo, no możecie się bawić na różne sposoby. To nie jest tak, że jesteście ograniczeni tylko z SketchUpa. Można naprawdę tworzyć sobie przeróżne formy. Właśnie, no, polecam do tego Blendera, bo on naprawdę daje możliwości modelowania w Blenderze są nieograniczone. No, SketchUp sobie bardzo dobrze radzi z formami architektonicznymi, ale jeżeli chcecie zrobić jakieś już bardziej organiczne formy, jakieś bardziej, powiedzmy, odjechane, no to w SketchUpie wprawdzie też da się to robić, ale jak chcecie już mieć totalną swobodę, no to wtedy Blender. I potem zawsze można po prostu zaimportować te dane bez większego problemu tutaj do tego programu. To spróbujmy jeszcze zaimportować tę tkaninę. Importuj. Tkanina, importuj. Załadujmy ją tutaj i sprawdźmy, jak ona się nam tu prezentuje. Ok, powstało coś takiego. Wrzućmy to tutaj. Tak. No i można oczywiście, zazwyczaj trzeba wygładzić współpłaszczyznowe, czyli wygładzanie normalnych współpłaszczyznowych, zmiękczanie krawędzi, no i byłoby. I teraz, jeżeli weźmiemy po prostu. O, przybliżymy się może tutaj, weźmiemy sobie tą tkaninę z tej sofy, nałożymy ją na jedną i drugą stronę i sprawdzimy, jak nam się to prezentuje. Tak. Oczywiście, jeżeli mapowanie jest niezbyt ładne, trzeba sobie pamiętać o tym, żeby ten V-Ray UV Tools zastosować. Tree Planar Projection World i powinno nam to wtedy wyprostować tą siatkę. Tak. Zobaczmy jeszcze, tak, 50 albo 80, dobra, wielkość by była. Ok, no i zobaczmy, jak to się prezentuje na V-Rayu. Czy jest w miarę miękkie, czy wygląda dziwnie. No, myślę, że nie ma tragedii. Biorąc pod uwagę to, że siatka jest bardzo zoptymalizowana,
No bo gdybyśmy zaimportowali taką siatkę niezoptymalizowaną do SketchUpa, no to niestety taka jedna siatka może zajmować, nie wiem, 40-50 mega, taka tkanina. No jest to problematyczne. Tak samo widzicie, ta sofa została no dość mocno zoptymalizowana, zredukowana i dzięki temu, oj, tak samo ten element, a nie ma jakiejś wielkiej różnicy, jak chodzi o sposób wyświetlenia tego obiektu. Także no jest to niezbędny kompromis czasami, żeby model działał szybko i sprawnie, a żeby nie był po prostu, nie zajmował no, taki element, Bóg wie ile miejsca. Myślę, że Wam się to po prostu przyda. No i pamiętajcie, aha, no jeszcze tak, jeżeli na przykład ściągniecie sobie, nie wiem, jakieś zwierzę, dajmy na to, chcecie jakiś element dekoracyjny, powiedzmy, nie wiem, deer, czy może, o, może nie deer, tylko lion, o, powiedzmy takiego lwa i gdzieś tam jako element dekoracyjny sobie go weźmiemy. Tak, 2019 wersja. I można jakby nakładać jeden modyfikator na drugi modyfikator. Już pokażę, o co mi chodzi. Czyli tak, wrzucimy to tutaj jeszcze. Tak, lew model 3D. I zaimportujemy to do Blendera znowu. Się otworzy. Dobra, i teraz tak. To sobie przesuniemy. File, import. SketchUp Scene. Tak. Tutaj grupa pierwsza. Lew. Ok. Zaimportuj. Tutaj ten próg. Zwiększę znowu. Import. Ok. Mamy tego lwa z warehouse'a. I teraz jego siatka jest dość taka, no, niezachwycająca. Ale jeżeli sobie zrobimy coś takiego, czyli zrobimy jeszcze ten decimate, czyli zmniejszymy gęstość tej siatki. Tak, powiedzmy do tylu. I potem dodamy wireframe. To zobaczcie, co się dzieje. Mamy takiego lwa z drutu. I jeszcze można spróbować, żeby ten lew wyglądał już w ogóle w sposób zupełnie taki syntetyczny, czyli subdivision surface. I teraz, o, powinno nam to wyjść. Teraz ten decimate zmniejszymy na przykład do 0,15 jeszcze. Albo jeszcze 0,1. Tak. I teraz można zwiększyć ilość tego podziału tutaj na tym ostatnim modyfikatorze. O, na przykład w ten sposób. No i powstaje nam coś takiego. Czyli mamy taki metaliczny, jakiś taki druk 3D obiekt. Z tym, że on teraz ma bardzo, bardzo gęstą siatkę. Więc jak zatwierdzimy te modyfikatory, damy apply. Zatwierdzimy wszystko. Tak. I. Dobry. I teraz popatrzcie, mamy tą siatkę. O, ona jest dość gęsta w tym momencie. Ale jeżeli ją sobie zoptymalizujemy znowu za pomocą tego decimate, czyli znowu damy, nie wiem, 0,2 podziału, no to już powinno nam to fajnie wskoczyć do SketchUpa. Czyli jak teraz spróbujemy. Zatwierdzimy modyfikator 59 000. Dobra, to chyba jeszcze trzeba by. Cofnę to. 59 000 trójkątów. Trochę przeginam jeszcze w tym momencie. Triangulacja. Nie, bez triangulacji, bo jest jeszcze więcej trójkątów. Tutaj jest to face count, to są te trójkąty. Damy sobie na przykład na 0,05. I spróbujemy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. 16 000 to może 0,1. Ok, 31 000 trójkątów, to już powinno w miarę do SketchUpa wejść. Tak, zatwierdzimy. No i wyeksportujemy go po prostu. Eksport collada. I na pulpit tylko zaznaczenie eksportuj. Dobra, wyeksportował. No i teraz zobaczmy sobie na nowym pliku, jak on nam go tutaj zaimportuje.
Czyli jeżeli chcecie, no znowu wracamy do tematu, jeżeli chcecie totalnie jakoś, chwila tylko, który to jest teraz? Chyba ten. Ile on zajmuje? 2 mega. Dobra, spróbujemy. Spróbujemy szczęścia, ale niekoniecznie to. A nie, to jest to. Dobra. Ok, zaimportował. Jeszcze raz go postawię. Ok. No i widzicie, mieliśmy element jakiś tam ściągnięty z warehouse'a, który wyglądał zupełnie inaczej. I bazując na tej siatce, tej podstawowej siatce, jesteśmy w stanie zrobić jakiś tam zupełnie syntetyczny inny obiekt. Także no nie ma tu jakichś wielkich ograniczeń. Jesteście w stanie naprawdę sobie modyfikować tą siatkę i robić z tego coś zupełnie innego. I teraz zobaczmy, jakby to wyglądało. Na przykład jak dorzucimy, czyli tak, lew, lakier. Powiedzmy 0,8. Tak, i znowu damy światło słoneczne, wyłączymy, światło środowiska wyłączymy. Cuda. Tak, powiedzmy na 8. Denoiser, odszumiacz, włączymy. Intel Open Image. Tak, autoekspozycja, auto white balance. Albo nawet nie. Damy 2000 pikseli. No i wrzucimy sobie w tego, albo no tak, w tego lwa gdzieś tam światło sferyczne. I zwiększymy jego moc. Na przykład na 300. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Sam jestem ciekaw. Tak, tutaj w głowę tego lwa to włożymy. Trochę tu. Trochę w tą stronę. O, niech będzie tak. Kobietkę wyrzucimy, zwiększymy trochę podłogę. No i sprawdźmy, jak nam się to prezentuje. O, może w taki sposób zapiszemy. Tak, lew. Ok. I odpalmy, zobaczmy. No, robi nam się jakieś takie dziwne coś. Może trzeba by było wprowadzić dwie lampy. Albo w ogóle rozświetlić to jakoś inaczej. Czyli na przykład tego oryginalnego lwa włożyć do środka. Bo to też by się dało zrobić, czyli dwie siatki i na tego oryginalnego lwa wrzucić mesh light, światło z siatki. Wtedy by to mogło wyjść. Możemy nawet spróbować, jak to się zaprezentuje. Czyli tak, tutaj grupa pierwsza, blender, lew, importuj. Tak, tu jest ten oryginalny lew. Trzeba by go tylko w miarę zoptymalizować, żeby one się ze sobą zgrały wielkościowo. A nawet, żeby był trochę mniejszy ten oryginalny. O. Czyli zrobimy taką formę. Tak. Tylko te łapy będą trochę wystawać. No ale dobra, trudno. O, może tak. Dobra, i teraz spróbujemy nałożyć ten mesh light na tego lwa. Tak, tu go rozbiję, żeby mesh light można było stworzyć, to on musi być zoptymalizowany. Czyli nakładamy ten mesh light. Ok. No i zobaczmy. 100 mocy. I sprawdźmy, jak się to zaprezentuje. O. No już ciekawiej. Aczkolwiek byłoby to do dopracowania, bo tak jak mówię, lepszym pomysłem by było wyeksportowanie takiego elementu bezpośrednio w blenderze.
jakby jeden na drugim. Jeden byłby odsunięty, czyli powiększona by była ta figura i byłby w oryginalnej pozycji, no bo tutaj zrobiłem to metodą trochę powiedzmy popeliniarsko-chałupniczą. No ale rozumiecie, na czym rzecz polega. Takie formy możecie sobie właśnie, to też bardziej pod kątem lamp jakichś dekoracyjnych, też można jak najbardziej takie rzeczy sobie w Blenderze robić i potem przerzucać to do SketchUpa. Dobra. Ok, to zapiszę. To teraz kwestia już Państwa pytań. Czy są jakieś pytania? Ja mam pytanie, tylko nie mogę Panu udostępnić ekranu, bo robi mi się właśnie render. Już dość długo nie chcę tego ruszać. Ja mam problem z prześwietlonymi oknami we wnętrzach. Aha. Robią mi się takie plamy po prostu, jakaś taka luna. Próbowałam to na różne sposoby robić. A próbowała Pani ekspozycję zmniejszać? Tak, tylko wtedy właśnie jakby i kontrast się rusza. No tak, bo wtedy musi Pani jakby zrobić kompensację tego kontrastu. Na zasadzie nasycić kolory ponownie. Może włączę jeszcze raz ten model i pokażę, o co chodzi. I też to jest na tym, na YouTubie. Może tak, dobra, wyślę Wam linka najpierw. Na jednej prezentacji mam to tam uwzględnione. Właśnie. O, kanał już to znajdę. Wideo i tutaj. Tutaj V-Ray. O, oświetlenie V-Ray tutaj. Wprowadzenie. I tutaj mamy bodajże, gdzie to było? O. Tu jest ta autoekspozycja. Tutaj po prawej stronie, prawda? Jest zawsze problem. To jest to, o czym mówię. Czyli ta ekspozycja tutaj, lens efekty, denoiser. I tu musi Pani po prostu dodawać sobie kolejną warstwę. Tak, ja mam tam. Mam w zasadzie długi ten pas. Ale mówi Pani, że mimo to nic to nie daje. Że tak. Wciąż jest problem. No a może być też tak, że ma Pani na przykład za mocne słońce. Za mocne słońce w... Na V-Rayu? Właśnie próbuję, bo ja tak naprawdę już od wczoraj się z tym męczę i próbuję od, nie wiem, od piątki Sunlight, teraz chyba mam na 40 już. Ale to właśnie o to chodzi, musi Pani zredukować tą ilość tego światła słonecznego, bo domyślna wartość to jest 1 na Sunlight. Jeżeli Pani dała piątkę czy 40, jak 40 to już jest totalnie przegięcie, no bo wtedy to jest wybuch bomby atomowej, a nie światło słoneczne. No, więc niech Pani po prostu zmniejszy to i wtedy spróbuję tą autoekspozycją podziałać. Czyli tutaj jak sobie już elektryka domu. Bo też mam taki problem jeszcze jeden, że jak mam niską wartość tego sunlight, to w środku pomieszczenia mam bardzo ciemno, mimo że mam tam to światło wewnętrzne. A używa Pani tej autoekspozycji? Nie wiem, to znaczy... Niech Pani sobie zobaczy, już pokażę. Już pokażę, gdzie to jest. Bo to jest najprostszy sposób, żeby tego rodzaju problemy załatwić. Nie trzeba się wtedy bawić, tylko tutaj w ustawieniach w kole zębatym, w zakładce kamera. Tutaj musi mieć Pani wyłączony interaktywny. Ja zazwyczaj wyłączam i progresywny, i interaktywny render. I tutaj wtedy pojawia się, bo jak jest interaktyw włączony, to ta funkcja jest nieaktywna. Autoekspozycja, auto white balance. Trzeba interaktywny wyłączyć i wtedy auto i auto. I on powinien Pani zoptymalizować wyświetlanie tej sceny. Czyli po prostu wizualizacja powinna w łatwy sposób wyjść. Może Pan jeszcze raz, bo ja poszłam na inny monitor. Już pokażę. Załóżmy ta scena z kuchnią, no nie? Bez autoekspozycji. Niech Pani zobaczy. Tutaj auto, w zakładce kamera, exposure value. I tu jest auto, jest domyślnie jest wyłączone i wyłączone, to white balance, bo ma Pani V-Raya 5, tak? Tak. Dobra. Znaczy na 4 też to jeszcze już jest. I tak, przełączę sobie na cuda, dam sobie C++, tak, max subdiffy gdzieś na 10, to dam na
O, i Ja mam biegące. ten max updates na 200 teraz. To znowu, jakby wizualizacja na 200 będzie się pani czuła 5 godzin, a na 10 czy 15 będzie się czuła z pół godziny. Więc max updates powinno zdecydowanie 200, to jest grube przegięcie. Nigdy w życiu nie liczyłem na 200. Maksymalnie gdzieś liczyłem na chyba 40, ale to były tylko wizualizacje nocne. Do dziennych spokojnie pani wystarczy, jak ma pani ten Intel Open Image włączony, to tutaj spokojnie wystarczy, no maksymalnie myślę 15. Więc tak, pokażę różnicę. Mam tutaj na, powiedzmy, o, niech będzie te 800 pikseli i odpalę próbę. Render. Dobra, niech się to włączy się, czy się nie włączy. No, chyba się nie włączy. Chwila, muszę zaingerować. Tutaj mam, prawdopodobnie coś mi zostało w menedżerze zadań. Okej, V-Ray Neu i... Tak, to wywalimy. Zakończ zadanie. Menedżer zadań, więcej szczegółów. Okej, wydajność, procesy. Już, chwilka. Może zapauzuję nagranie na razie. Dziękuję.